Hej, 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 moje bagietki, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i ten filmik będzie albo spoko, albo totalną porażką. Ale mam nadzieję, że to pierwsze, ponieważ dzisiaj będę sprawdzać, ile najwięcej punktów wtórnych możemy zdobyć w ciągu 10 sekund, w ciągu 30 sekund i w ciągu minuty. Zaczynajmy! Show yourself. Oczywiście wszystko będzie fair i legitne wobec was, ponieważ czas będę odmierzać przy pomocy telefonu, przy pomocy czasomierzu konkretniej, więc wy będziecie słyszeć, kiedy skończy mi się czas, tak wiem, chyba już trzeci raz powtarzam to słowo. Kiedy skończą mi się sekundy, zabrzmi mój telefon, zadzwoni, whatever, więc wy będziecie to słyszeć i będziecie wiedzieli na 100%, że was nie oszukuję. Tak w ogóle. To jestem teraz na całkiem innym koncie niż zazwyczaj, ponieważ jestem na koncie Dripki Aneci z dwóch powodów. Ponieważ po pierwsze na Andzice mam mało takich ubrań do przetwarzania, a tutaj mam naprawdę spory bałagan w szafie i naprawdę przydałoby się to przetworzyć, tak więc postanowiłam połączyć pożyteczne z pożytecznym i po prostu poprzetwarzać trochę tutaj tych ubrań. Zapiszmy sobie w notatniku, że miałam 117 punktów wtórnych na początku, żeby później po prostu odjąć te różnice i zobaczyć, ile punktów naprawdę zdobyłam w ciągu tych tam 10 sekund i tak dalej. Przejdę sobie na jakąś stronę, gdzie jest dużo takich niepotrzebnych ubrań. Tutaj może sobie przejdę. Ustawiam sobie czasomierz na 10 sekund i uwaga! Start! O mój Boże! Ej, ja nie na... Ja się boję. 3, 2, 1. Okej. Dobra. Tego już nie zdążyłam przetworzyć, więc klikam nie. I ile się tutaj udało nam przetworzyć? Zobaczmy, przeliczmy sobie to. Było 117, a jest 1247 minus 117 to się równa 1130. Tak, zapiszmy sobie to. To będzie 10 sekund. Okej. Dobrze, więc teraz mam 1247 tych punktów. No i później sobie znowu odejmiemy to. Więc ja ustawiam mój czasomierz. Boże, to będzie tak bezsensowny filmik. Ja po prostu nie wierzę w to, co ja wymyśliłam, żeby nagrać. Ustawiłam na 30 sekund. Uwaga, czas, start! O, to jest takie stresujące, naprawdę. Ja jeszcze muszę coś mówić przy tym, no nie? Żeby nie było to aż takie nudne. Ten filmik. Patrzcie, w ogóle tutaj macie taki bardzo szybki sposób na przetwarzanie ciuchów, że po prostu klikacie jeden po drugim, nie musicie klikać ciągle tak na nowo. O, patrzcie, jak szybko, pyk! A ja jestem master w przetwarzaniu, wiecie, lata praktyki. Po live'ach się przetwarzało te ciuchy niektóre, żeby mieć czystszą Serio? Okej, więc tego już nie przetworzę. Uwaga, kalkulator. 2937 tutaj jest. 2937 minus 1247 to się równa. Serio? Tylko o tyle więcej? To co ja zrobiłam nie tak? Może po prostu byłam na innej stronie, no i tak, tak wyszło. Dobra, teraz będziemy sprawdzać, ile w minutę mi się uda przetworzyć, więc ustawiam czasomierz na, uwaga, 1 minutę. Czas... start! O Boże! Boję się ogólnie, że przetworzę jeszcze przez przypadek jakiś unikat, co by było naprawdę niefajne. Nie chciałabym stracić unikatu przez to, ale widzę, że tutaj są same jakieś rzeczy za level, takie typu... O Jezu, nie umiem nawet trafić w ten, w... kliknąć. O Jezus Maria, czy to są... Dobra, cofam się. Tutaj są już jakieś sukienki ogniste. Mimo, że ja aż tak tych sukienek ognistych nie potrzebuję, no to dobrze, już tam nie będę dalej brnąć w to. Halo, halo, ładuj się szybciej. O, dobra, szybko. Pyk, 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 pyk. Patrzcie, jak mi to szybko idzie. 23 sekundy do końca. O mój Boże. Tutaj jest dużo sukienek takich, co daje 300 punktów, więc to mi sporo może dać też. Okej, dobra. 12 sekund, 10 sekund, o mój Boże! Jeżeli ktoś zauważył, że przetworzyłam jakiś unikat na odcinku, to dajcie koniecznie znać w komentarzu i... Okej, mamy koniec! Dobrze.
Teraz to przeliczmy ostatni już raz. Mam teraz 7, 4, 8. 4 minus 2937 to się równa 4547 punktów wtórnych. Jeżeli chcecie, w ogóle możecie spróbować pobić mój rekord. Chociaż wiem, że ten filmik tak jakby nie ma sensu, ponieważ można po prostu przetworzyć, nie wiem, kilka dripów. Znaczy wiadomo, że nikt by dripów nie przetwarzał, ale teoretycznie można to zrobić i można zdobyć dużo, dużo, dużo więcej tych punktów wtórnych w ciągu tej minuty, czy tam pół minuty. To było bardziej takie dla zabawy i tak dla eksperymentu stwierdziłam, że nawet taki spoko pomysł na filmik. Nigdy nie odbieram tych tutaj nagród za punkty wtórne. Zawsze na każdym koncie zostawiam po prostu te miliony po prostu punktów wtórnych, które mam. Ja nie żartuję, nawet nie wyolbrzymiam, naprawdę tak jest. Ale tym razem na potrzeby odcinka mogę odebrać te nagrody i przy okazji, jeżeli ktoś nie wie, to możecie zobaczyć, co się dostaje za te punkty wtórne. Tak, to są właśnie takie, żeby nie powiedzieć gówna. Jakieś torty się dostaje. Jeszcze te rzeczy się powtarzają. O, znowu ten sam tort dostałam, super. Auto jakieś. Tutaj jakieś taka szafeczka. No, nawet spoko, ale jak się dostaje... Właśnie o tym mówię. Jak się dostaje więcej takich szafeczek z rzędu, to naprawdę to już nie jest ani troszeczkę fajne. I tutaj jest trzeci tort. I tak naprawdę za te punkty wtórne dostajemy kolejne rzeczy do przetworzenia, więc kompletnie się nie opłaca tego przetwarzać. Moim zdaniem naprawdę genialnym pomysłem byłoby, gdyby te punkty wtórne zamieniały się albo na Starcoinsy, albo na Fame. To by było naprawdę super. W każdym razie to już chyba koniec tego odcinka. Dziękuję wam bardzo, bardzo za obejrzenie do końca. Do następnego i pa, 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 pa.